Hejka, generalnie. Um, dawno nie było czegoś takiego. Tutaj mam mikrofon. Dbam o jakość. Mm, rozpisałam sobie to nawet kilka razy w sumie, co bym miała do powiedzenia, i mam ogólny zarys, ale już postanowiłam zostawić trochę miejsca na cud, na spontaniczność. I. Powiem wam generalnie o co mi chodzi, najumiejętniej jak potrafię. Mogliście mnie mało widywać na mediach społecznościowych, na których kiedyś było mnie pewnie więcej, bo przestałam się identyfikować trochę z moim stylem bycia z czasu, kiedy zaczynałam na przykład TikToka, nie? Jakby ja już nie czuję. Nie czuję w 100% kontentu, który robiłam i sposobu mojego bycia. Więc tak no tak się odsunęłam trochę, bo już czułam, że takie neurotyczne żarty to już nie ja. Mam wrażenie, że największą popularność miały moje żarty z czasu, kiedy byłam w liceum. W głowę było mi niedobrze, M mówiąc najprościej. Taki styki trochę przepalone, jeśli wiecie, o czym mówię. No i wtedy miałam faktycznie taki cięty żart, roztrzęsiony styl mówienia, który jakoś tam przemawiał do ludzi i nawet kiedyś spotkałam typa, który mi powiedział, że moje TikToki y już nie są takie śmieszne, jak kiedyś były. Bo no ja mówię, że wiem, nie? Jestem generalnie szczęśliwsza i spokojniejsza. To pewnie przez to. Ale patrząc na the socially and politically, coś tam, coś tam, to, co powiedział ten Smith, młody, stan świata mnie trochę przeraża i mnie przytłoczył ostatnimi czasy. No, no kogo nie w sumie. I w związku z tym, że mnie przytłoczył świat, to zaczęłam się zastanawiać, jaką my w sumie możemy mieć realną. Co możemy zrobić, żeby realnie coś zmienić. Ja myślę konkretnie o, kon o konflikcie w, w Palestynie. To jest abstrakcja dla mnie. Ja myślę o tym na bieżąco. I to, co my możemy faktycznie zrobić, to. Materialna pomoc, która ja, ja nie mam takich, ja nie mam kapitału, który by faktycznie komuś mógł nam realnie pomóc. Nie? Ja tam mogę sobie wysłać pieniądze symbolicznie, ale to, o czym myślałam, to widzę holistyczniej świat. A przynajmniej tak myślę, nie? Że, że jesteśmy już w takich czasach, że jesteśmy wszyscy tak połączeni. Że to, co się dzieje tutaj na Ziemi, to będzie miało znaczenie na to, co będzie się tutaj działo na Ziemi. No, takie czasy, są skomunikowane. I ja myślę, że nasze społeczeństwo cierpi na tym, że żyjemy w dynamice, w której człowiek może krzywdzić drugiego człowieka i to jakoś przechodzi. Nie? Wydaje mi się, że pomoc materialna i zauważenie dokładnie tych, części świata, w których się dzieją rzeczy po prostu przerażające i poza moim wyobrażeniem kompletnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to jest fundamentalne zmienienie mentalności ludzi, z którymi dzielimy naszą planetę. I myślę, że my, jako ludzie w uprzywilejowanym, uprzywilejowanym po całości, jakby jesteśmy Top 15% świata, którym się żyje godnie, nie? Myślę, że my jesteśmy dokładnie tym środowiskiem, które ma czas, przestrzeń i warunki na to, żeby myśleć o emocjonalnej zmianie, która musi być wykonana. I którzy powinni dbać o siebie i dbać o innych, żebyśmy mogli stworzyć. Dobro, które się rozprzestrzenia, żeby trochę przeciwdziałać temu, co się dzieje na świecie, ponieważ to jest zatrważające i ja po prostu ciężko mi się na to patrzy. A wierzę w siłę sprawczą. Pojedynczego, nawet człowieka, powiem Wam. Ym, że tak przytoczę, fajny cytat. Nie, nie wiem skąd. Jeden uśmiech, kochani, podróżuje tysiące kilometrów. I tak myślę. I w związku z tym. Chciałam. Ja czuję dużo dobra u siebie. Jestem bardzo wdzięczna za moje życie. Przeszłam ogromną drogę emocjonalną, może duchową nawet, przez ostatnie lata. I platforma naprawdę wspaniałych i kochanych ludzi, która się zgromadziła wokół TikToka, na przykład mojego. Wydaje mi się, że my mamy. Mamy dużo dobra, które powinno stawać się dobrem publicznym, nie? Zaczynać od siebie, zmiany lokalne. To jest klucz do tego, żeby nam się generalnie żyło lepiej wszystkim. Że ludzie widzą ludzi szczęśliwych i wiedzą, że mogą tak żyć. Jakby my jesteśmy w takiej pozycji, w której nasze szczęście zależy w ogromnej, jak nie zdecydowanie w większej mierze od nas niż od czegokolwiek innego i faktyczne zmiany w moim nastawieniu do życia na przykład zaczęłam zauważać jak postanowiłam że ja w sumie ja chcę być szczęśliwa nie? Ja, już to dla mnie nie działa to co ja robię, jak się wkopuję moimi myślami sposobem bycia i tym jak ja funkcjonuję z kim się obracam i jak spędzam czas wolny ja mam dosyć tego jak to wpływa negatywnie na, na mnie i zaczęłam szukać i mam wrażenie, że też przez dużo samotności i wysiedzenia ciężkich momentów natknęłam się na parę rzeczy które były bardzo pomocne w utrzymaniu generalnego błogostanu mogę pewnie powiedzieć i ja bym chciała się tym podzielić z osobami zainteresowanymi, osobami zainteresowanymi tylko i wyłącznie. Ja rzucam w przestrzeń i myślę, że to może, może rezonować z niektórymi z was. Ja wiem, że dla mnie ogromną częścią też tej drogi, którą sama odbyłam, było dostrzeganie przykładów w innych ludziach. Nie, patrzysz na tego człowieka i masz takie, faktycznie, może ja też. Mogę patrzeć na to w ten sposób. Praktyczny przykład. Praktyczne przykłady. Jak idziesz ulicą, jesteś mega nieszczęśliwy, mega. No po prostu świat jest po prostu szary. I widzisz jednego człowieka, który ci podniesie ten długopis poda i powie dziękuję miłego dnia. I tyle. I widzisz i masz takich. A może ja też jestem w stanie. Po prostu być szczęśliwy jak ten człowiek. Jest to opcja. Stwarzają się opcje. Dużo negatywnych nawyków, które mamy, to jest pamięć mięśniowa. Polskie, polskie tendencje do narzekania na przykład. Jakby może nie trzeba narzekać. Może jak przestanę narzekać na tą sytuację, to może ja mogę tak, jak on, nie? Jeżeli ja po prostu nie narzekam na tą sytuację, jestem generalnie zadowolona po prostu. Widzę plusy. Rozumiecie, do czego piję, bo już tak trochę zrobiłam dygresję, ale um, to jest mój manifest pokojowy, nie? Ja bym chciała, żeby więcej ludzi się opowiedziało za samą świadomością, za miłością i za zaczynaniem zmiany, którą chcemy widzieć globalnie, lokalnie. Jakby zaczynamy od siebie. Kultywujemy dobra w sobie, tak żeby móc je potem dać. I mam nadzieję, że ta reakcja łańcuchowa tutaj zadziała. ponieważ to jak media nagłaśniają wszystko, co jest potworne i autentycznie diabelskie już na tym etapie, ponieważ nie da się tego inaczej nazwać, to jest ogromna część naszej rzeczywistości, ale to nie jest wszystko i lokalnie jest dużo dobra, które może znaleźć się nawzajem i rosnąć w siłę razem. Że tak powiem. Widziałam też taki fajny cytat ostatnio, że jak jeden z, jedna, jedno z nas wzrasta, to wszyscy zyskujemy. Muszę powiedzieć, że się zgadzam. No. Więc tak. Tyle jest negatywnych bodźców, że ja chciałam wypuścić pozytywne bodźce od siebie. Mam dużo dobra. I otwarte dłonie. Więc. Um, no. Więc, tak w skrócie, jeszcze to, jak ja mam plan, to żeby to były takie krótkie odcinki, raczej takie 5-10 minut, każdy na temat, no, taki generalnie wellness rzeczy, które przykuły moją uwagę w mojej kurde, drodze przez mękę i cytaty pewnie dużo ludzie którzy jakoś tam rezonują ze mnie ze mną co mi pomaga a nawet nie pomaga a co mnie cieszy nie co mnie cieszy co chciałabym żeby więcej ludzi zobaczyło bo, bo ja chcę widzieć czułość w ludziach jakby widzicie ja mówię spokojnie ale jakby ja naprawdę mi się mi się przyjadła agresja kompletnie. No i mam nadzieję, że że będziemy widzieć więcej bezwstydnego szczęścia i bezwstydnego dobra na ulicach. I myślę, że musimy zacząć od nas. Takie trochę wiecie, who's with me na tym etapie. Więc no właśnie, krótkie odcinki, 5-10 minut raz w tygodniu Manifest pokojowy. Ogólnie nawet jeśli nie będą skonkretyzowane, bo też nie chcę, żeby to było jakieś przekazywanie wiedzy, bo ja nie mam nie mam całej wiedzy świata, nie mam tak dużo wiedzy nawet. Nawet w tematach, które mnie interesują, no ale to na pewno będzie duchowość, emocjonalność, i chcę, żebyście tego słuchali. Ja będę dbać o mój vibe na tych filmikach, medytacja przed czy coś takiego. Chciałabym, żebyście tego słuchali i mieli pozytywne bodźce, nie? Chciałabym, chciałabym dać dobro, które czuję w świecie i w sobie. To to samo w sumie. O tym w następnych odcinkach. Więc no, no faktycznie trzeba było polecieć trochę tak spontanicznie. Mam nadzieję, że ja przekazałam to, co mam na myśli. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Ja Was bardzo proszę o feedback i o pomysły i błagam, dzielcie się przemyśleniami. Nie? Jakby ja chcę zobaczyć eseje w komentarzach. Ja to będę czytać i ja na to będę odpowiadać. Więc buziaki. Przesyłam Wam miłość. Moją. Naszą. I, i do usłyszenia.